Witam Państwa, Joanna Sikora. Jutro będzie ładnie, zasięgiem obejmie nas słaby klin wyżowy, wiatr trochę osłabnie, nie powinien być już tak dokuczliwy. Teraz nad regionem przechodzi front atmosferyczny, on przesuwa się na wschód, a za nim idą masy powietrza polarnego morskiego. Do rana niebo będzie zachmurzone, teraz miejscami przechodzą burze i gdzieniegdzie pada. Wiatr jest dość silny, chwilami porywisty, południowo-zachodni. W Wadowicach i Nowym Targu temperatura spadnie do 3 stopni, 2 w Zakopanem, w Krakowie do 5. Sobota zapowiada się przyjemna, bo ze słońcem i kilkoma pojedynczymi obłokami, bez deszczu, wiatr trochę osłabnie, jedynie w Tatrach będzie silny i porywisty. Mieszkańcy Podhala mogą spodziewać się temperatury do 7 stopni. Na pozostałym obszarze termometry wskażą stopni 11-12. Sobota w Krakowie będzie ciepła i ładna. W niedzielę przydadzą się parasole, wiatr osłabnie i zmieni kierunek na południowy. Osoby wrażliwe na takie skoki mogą czuć się osłabione i rozdrażnione. Teraz ciśnienie bardzo szybko rośnie, a jutro po południu zacznie spadać, czyli idzie zmiana pogody. Znów zrobi się szaro i mokro. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami będzie porywisty. W poniedziałek temperatura wyniesie 10-13 stopni i PM10. Powietrze będzie czyste. Dziękuję za wspólny czas i do zobaczenia.